myślę, że możemy powoli zaczynać. Szanowni Państwo, przypadł mi wielki zaszczyt otwarcia inauguracji 10. tygodnia wychowania w roku świętego Jana Pawła II, w 40. rocznicę Solidarności i w 40. rocznicę rozpoczęcia zmian w Polsce. Jak Państwo widzicie, jest to szczególny czas i pomimo tego, tych wielu jubileuszy, dzisiejsza tegoroczna konferencja jest w zdecydowanie innej formie, nieco skromniejszej, ale myślę, że tym ważniejsze jest to, że nasz biskup objął patronatem, wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich mogliśmy jednak tę konferencję zrealizować i gościć w tym roku wspaniałych gości i wspaniałych prelegentów. Pozwolicie Państwo, że przywitam gości, którzy przybyli. Witam serdecznie panią poseł Ewę Szymańską. Bardzo się cieszymy, pani poseł, że udało się dotrzeć. Witam naszych szanownych prelegentów duchownych. Witam księdza profesora, księdza doktora, którzy zaszczycą nas dzisiaj swoimi wykładami. Witam bardzo serdecznie kolejnego wykładowcę dzisiejszego, prelegenta, przewodniczącego Solidarności. Bardzo się cieszymy, że pan przewodniczący nas zaszczycił. Witam oczywiście panią wicestarostę, witam panią prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, witam wszystkich dyrektorów jednostek, przedstawicieli organizacji społecznych. Witam też moich współpracowników, których jest dzisiaj kilku, i witam serdecznie i dziękuję za obecność mediów, dlatego że obecność mediów jest dzisiaj niezwykle istotna ze względu na formę tej konferencji. Tak? Ona jest w zdecydowanie mniejszym składzie niż każdoroczna, ale mamy wielką nadzieję, że dzięki mediom dzisiejsze wykłady, dzisiejsze wystąpienia trafią do naprawdę szerokiego grona odbiorców. Szanowni Państwo, uważam dzisiejszy tydzień, 10. tydzień wychowania za otwarty. Myślę, że możemy przejść do realizacji programu. Ja bardzo proszę panią przewodniczącą Stowarzyszenia Rodzin Katolickich o to, żeby poprowadziła dzisiejszą konferencję. W skrócie powiem tylko, że po wykładach będzie krótka przerwa, później kolejny prelegent wystąpi i będzie też moment na dyskusję, na wymianę myśli, uwag, które tutaj mam nadzieję, i wniosków, sformułowania wniosków z tej konferencji, które dzisiaj padną. Bardzo proszę panią przewodniczącą. Witam serdecznie wszystkich państwa. Witam czcigodnych wykładowców, pana przewodniczącego. W szczególnym czasie, bo jeszcze jedna przesłanka tej dzisiejszej naszej konferencji powinna wybrzmieć. To przede wszystkim nasze przygotowanie do beatyfikacji prymasa tysiąclecia, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, i okazja do przypomnienia jego myśli o wychowaniu, o etosie pracy. I to nie jedyna konferencja, bo za miesiąc będzie następna. Jako rodzice, dziadkowie, którzy też współuczestniczą w wychowaniu dzieci, ale przede wszystkim placówki wychowania, a są one różne, począwszy od szkoły, przedszkola i żłobka, a skończywszy na instytucjach sportowych i kulturalnych. Wszędzie tam młody człowiek
spotyka się z wartościami lub antywartościami. I zarówno samorząd, który prowadzi placówki oświatowe i różne inne instytucje na swoim terenie, jak przede wszystkim rodzice, powinni czuwać, ażeby wartości przekazywane dzieciom prowadziły ich ku dobremu, a nie ku złu, zgubie osobistej, ale też problemom społecznym w naszych wspólnotach i w ojczyźnie. Pierwszym wykładowcą podczas dzisiejszej konferencji będzie ksiądz profesor Stanisław Araszczuk, a jednocześnie duszpasterz legnicki, prowadzący tutaj parafię, dziekan. I chcę jeszcze jedno dodać w roku obchodów 40-lecia powstania Solidarności. Przede wszystkim człowiek, który zasłużył się dla ruchu wolnościowego, który otrzymał 2 medale jako nieliczny i niepodległości Polski, ale także Krzyż Solidarności. Serdecznie zapraszamy księdza profesora.